Oglądacie rozmowy strajku, dzisiaj nie o polityce, dzisiaj o związkach zawodowych. Dlatego, że w studiu jest z nami bardzo doświadczony działacz pracowniczy, działacz związkowy, obecnie przewodniczący Centrali Związkowa Alternatywa, Piotr Szumlewicz. Witam. Związki zawodowe w Polsce. To jest temat, który powraca nieustannie i zwykle przy tej okazji związkowcy słyszą niemiłe słowa pod swoim adresem. Na przykład to, że związki zawodowe uniemożliwiają rozwój polskiej gospodarki. Znaczy ja przede wszystkim bym powiedział tak odnośnie tej apolityczności dzisiejszej audycji. Trochę nas jako związkowców i związkowczyń martwi to, że rzeczywiście związki zawodowe nie są tematem debat politycznych, że partie polityczne niezbyt zabiegają o głos związkowców i nie nagłaśniają ich postulatów. Natomiast wydaje mi się, że związki zawodowe mogłyby być w awangardzie przemian społecznych i powinny być w awangardzie przemian społecznych. Warto, odnosząc się do pytania, zwrócić uwagę, że tam, gdzie związki zawodowe są najsilniejsze, tam mamy tak naprawdę najnowocześniejsze kraje świata, najbardziej innowacyjne też, czyli Finlandia, Szwecja, w ogóle kraje skandynawskie, ale też kraje Beneluxu, to są najbardziej rozwinięte kraje świata. Ja bym powiedział, że wręcz jest korelacja między poziomem rozwoju danego kraju i siłą związków zawodowych. Tak? Im bardziej kraj rozwinięty, tym silniejsze związki zawodowe, poza krajami autorytarnymi, tak? Co liberałowie czy neoliberałowie lubią, nie wiem, Singapur przytaczać, no to nie są kraje demokratyczne. To nie jest kraj demokratyczny, czy Hongkong, no czy również szybko rozwijające się Chiny, to chyba nie są dla nas pozytywne wzorce. Więc mi się wydaje, że warto nawet nie rozmawiać o tym, czy związki zawodowe powinny być silne, tylko jak powinny być silne. To znaczy, powinny być silne? Bo ostatnie dane statystyczne nie są optymistyczne. W Polsce tylko 1,5 miliona ludzi należy do związków zawodowych. Mówię tylko, bo to jest nawet nie 20% wszystkich zatrudnionych na umowę. To jest bardzo mało. Znaczy ja bym powiedział, że tutaj są takie dwa czynniki kluczowe, które wpływają na słabość związków zawodowych. Po pierwsze, to jest taka strukturalna słabość ustawowa. W Polsce rzeczywiście, szczególnie w sektorze prywatnym, związki zawodowe praktycznie nie działają. Bardzo trudno jest należeć do związków zawodowych, właśnie szczególnie w firmach prywatnych, gdzie często ludzie są zastraszani, jak chcą zakładać działalność związkową, jak inicjują jakieś ruchy, to często są pozbawiani pracy. Warto też wspomnieć, że związki zawodowe w Polsce na tle krajów zachodnich mają bardzo małe uprawnienia. Przede wszystkim, co jest dla nas też kluczowe jako związkowej alternatywy, w Polsce praktycznie nie ma układów zbiorowych. Odsetek pracowników objętych układami zbiorowymi jest w Polsce najniższy w Unii Europejskiej. Jesteśmy w pierwszej, że tak powiem, trójce od końca, co oznacza, że nie ustala się z nami rozwiązań dotyczących całych branż. W Unii Europejskiej i w większości krajów zachodnich jest tak, że bardzo szczegółowe są rozwiązania, na przykład w górnictwie, ale też w handlu ustala się nadgodziny, ustala się czas pracy, ustala się płacę minimalną w branży, wyższą od tej płacy krajowej, więc bardzo dużo regulacji jest podejmowanych, ustalanych między związkami zawodowymi i pracodawcami. W Polsce ten dialog de facto nie istnieje. Jest mnóstwo szczegółowych rozwiązań prawnych, które sprawiają, że tak powiem, do związków nie opłaca się należeć, bo można być skrzywdzonym, bo można być zwolnionym. My na przykład jako Związkowa Alternatywa mamy teraz problem, bo lider naszych pocztowców, Piotr Moniuszko, właściwie jak zaczął działać i mówił o tym, żeby zmienić układ zbiorowy, który akurat jest na poczcie, ale w momencie, kiedy nasi pocztowcy chcieliby ten układ uczynić bardziej przyjaznym dla pracowników, chociażby, żeby były równe płace za tą samą pracę na tym samym stanowisku, to się okazało, że nasz lider dostał, że tak powiem, propozycję zwolnienia dyscyplinarnego. W związku z tym rzeczywiście tych słabości jest dużo, ale powiedziałem o dwóch czynnikach i niestety ten drugi czynnik to jest, ja bym powiedział, że też trochę wina samych związków, to znaczy w Polsce... Poczekaj, do tego za chwilę jeszcze wrócimy, ale chciałabym jeszcze zatrzymać się na tych różnicach między uprawnieniami związków zawodowych na Zachodzie, do którego ponoć dążymy, tak twierdzi każda partia licząca się, i uprawnieniami związków w Polsce. Brak układów zbiorowych, trudności w kontaktach z pracodawcami, w ogóle brak dialogu. Co jeszcze jest? Brak dialogu, ale ja bym też powiedział, że co się wiąże z tym pierwszym, dlatego że brak układów zbiorowych to jest brak negocjacji na poziomie branży. Bardzo słabe też związki zawodowe są na terenie, na obszarze, bym powiedział, państwowym, to znaczy jest Rada Dialogu Społecznego, która jest całkowicie niedecyzyjna, to jest całkowicie fikcyjna instytucja, wiem o tym, bo tam przez 6 lat chodziłem, a nawet ostatnio zajrzałem, żeby sprawdzić, co się dzieje i niestety jest tak, że rzeczywiście władza podejmuje samodzielnie decyzje, a wiele ważnych elementów dla związków zawodowych i dla pracodawców w ogóle tam nie jest dyskutowana. W związku z tym związki zawodowe również w tym dialogu na poziomie państwa nie mają de facto nic do powiedzenia. W krajach Unii
Europejskiej, nawet na poziomie Unii Europejskiej całej, jednak związki zawodowe są takim głosem, który ma wpływ na to, co się dzieje, tak? Jakie są przepisy BHP, jakie są przepisy dotyczące płacy minimalnej, jakie są podwyżki w budżetówce, to jest w krajach zachodnich dyskutowane bezpośrednio z udziałem związków zawodowych. Na przykład w Niemczech jest specjalna rada, gdzie związki zawodowe mają bardzo ważny głos i one podpisują papier, tak? Muszą wyrazić zgodę. Tymczasem w Polsce jest tak, no, że prezes Kaczyński wstaje lewą czy prawą nogą i nawet czasem podejmuje decyzje korzystne dla świata pracy, tylko pytanie, czy rzeczywiście powinno być tak, że prezes Kaczyński wstaje sobie któregoś dnia, dostaje telefon do jakiejś agencji PR-owej i mówi, dobra, 3000 płaca minimalna. I nikt w ogóle nie wie, skąd się to bierze, dlaczego akurat pan Kaczyński postanowił płacę minimalną do 3000, a już podwyżek dla pracowników socjalnych czy nauczycieli nie znalazł pieniędzy, bo mu się nie chciało, bo sobie wyliczył, że mu się to mniej opłaci. Więc wydaje mi się, że również na poziomie państwa związki zawodowe są słabe. I bardzo ważna rzecz, na poziomie zakładu pracy również w Polsce związki są słabe i tu jest mnóstwo tak naprawdę przepisów, które można byłoby zmienić i bardzo jest mi przykro, że partie polityczne tutaj się w to nie angażują. No przykład dotyczący pana Piotra Moniuszki, czy wcześniej Moniki Żelazik. Niby mamy ochronę związkową. Nawet część pracodawców mówi, że w Polsce ci związkowcy tak są chronieni na obszarze zakładów pracy. Tymczasem okazuje się, że związkowiec, który niby ma ochronę i jest w przepisie kodeksu pracy i ustawie o związkach zawodowych napisane, że nie można zwolnić związkowca bez zgody związku zawodowego, w praktyce się okazuje, że zwolnienie jest ważne. W momencie, kiedy związkowiec pyskuje, tak jak Piotr Moniuszko zdaniem pracodawcy, to pracodawca może powiedzieć, ja pana zwalniam i później pracownik musi iść do sądu, nawet jeżeli związek nie wyraża zgody. W związku z tym prawo tu jest troszeczkę martwe. Tak samo mamy kolejne martwe prawo polegające, mój ulubiony artykuł kodeksu pracy 22. Jak jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, musi być etat. I związki zawodowe mówią pracodawcy, przepraszam bardzo, ale tutaj jest łamane prawo. Są ludzie na etatach i są ludzie na śmieciówkach. Dlaczego nie zamienia pan czy pani śmieciówki na etat? Pracodawca mówi, bo tak mi się podoba. Nie ma tutaj możliwości kontroli przez związki zawodowe. Nam jako związkowej alternatywie bliskie jest rozwiązanie, które zapraszam do poparcia przez partie polityczne, żeby wzmocnić rolę związków zawodowych. To jest akurat rozwiązanie, które w Szwecji mniej więcej tak to funkcjonuje. Mianowicie, żeby związki zawodowe miały kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. To znaczy, żeby mogły egzekwować prawo. Na przykład, żeby mogły właśnie zamieniać śmieciówki na etaty, albo żeby mogły karać pracodawcę mandatami, żeby pracodawca później kierował sprawę do sądu. Odwrotnie niż jest dzisiaj, tak? A dzisiaj nie dość, że związki zawodowe bardzo niewiele mogą, to nawet jak poinformują Inspekcję Pracy, to również Strajk o tym nieraz pisał. Niestety kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy są bardzo ograniczone, fundusze są bardzo ograniczone, a liczba kontroli rocznie wynosi około 70 tysięcy firm na tle 2,5 miliona firm. Krótko mówiąc, większość firm w ciągu całego swojego istnienia przez 30-40 lat ani razu nie będzie skontrolowana. Więc warto byłoby, żeby związki zawodowe częściowo przejęły kompetencje Inspekcji Pracy i mogły kontrolować nieuczciwych pracodawców. Dobrze, tylko że związki zawodowe, żeby mogły spełniać swoją rolę, nawet w tym ograniczonym zakresie, jaki w tej chwili przewiduje dla nich polskie prawo, to muszą być po prostu silne, muszą mieć członków. A ty powiedziałeś, że oprócz tych barier strukturalno-prawnych są też przyczyny po stronie samych związków, które zniechęcają ludzi do zapisywania się. Znaczy jest pewien problem, który moim zdaniem... Tak się zastanawiam nad tym, że niestety są pewne analogie między dużymi centralami i Kościołem katolickim, co również częściowo jest sprawą ustawową. Mam na myśli nietransparentność finansową. Ja byłem przez lat kilka w OPZZ-cie. Jeden z głównych konfliktów, który tam wybuchł, dotyczył finansów. Dotyczył tego, że ja i cały czas to mówię, finanse instytucji zaufania publicznego powinny być jawne, powinny być transparentne. Każda złotówka powinna być oglądana z wielu stron. W OPZZ-cie tak nie było? No według mojej wiedzy, i to jest przedmiot obecnie postępowań prokuratorskich, tak nie było. Były jakieś dziwne operacje finansowe, o których nie wiedzieli członkowie na dole. Ja byłem przewodniczącym Rady Mazowieckiej i również o wielu rzeczach mnie nie informowano, albo po prostu mówiono mi, żebym się właśnie nie interesował tymi sprawami. Natomiast ważne jest to, że w Polsce związki zawodowe obok kościołów to są te instytucje, które nie muszą przedstawiać sprawozdań finansowych i niestety bardzo często się dzieje tak, że właśnie te pieniądze, które są pieniędzmi no, od członków, ze składek, tak, od ludzi ze składek, ludzi, którzy często zarabiają 2,5 czy 3 tysiące brutto, liderzy OPZZ-u zarabiają
kilkukrotnie, a czasem kilkunastokrotnie więcej. No niestety biedni płacą na bogatych, mamy taką odwróconą redystrybucję. To nie buduje zaufania. Bardzo często jest też tak, jak chodzi też o tą słabość strukturalną i tu niestety również mamy przykład poczty, czy części związków górniczych, czy związek w NBP-ie, niestety również OPZZ tak funkcjonuje, że są jakieś powiązania z zarządem firmy od lat. Często nawet z lat 80. czy 90. i bardzo często te związki są mało bojowe, są wpisane w jakieś sieci interesów, tak? W momencie, kiedy jest konflikt, bardzo często odwracają się od załogi. Wiemy też, że mówiłem chwilę o PZZ-cie, warto też powiedzieć o Solidarności, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości bardzo często jest tak, że pracownicy związkowcy, którzy należą do Solidarności, mają inne, bardziej korzystne rozwiązania, na przykład płacowe, niż inni pracownicy, to jest w ogóle niezgodne z ustawą o związkach zawodowych, że PiS ma taki deal z Solidarnością, że bardzo często ci pracownicy należący do Solidarności są uprzywilejowani i ludzie to widzą, inni pracownicy to widzą, więc jest takie przekonanie wśród dużej części społeczeństwa, że właśnie związki są uwikłane w pewien układ, nie układ zbiorowy, tylko właśnie układ w tym znaczeniu pejoratywnym, że często tak naprawdę są podporządkowane pracodawcy, że mają jakieś brudne interesy polityczne i niestety to jest trochę prawda, więc jeżeli... Ty w swojej karierze związkowca częściej spotykałeś związkowców, którzy naprawdę upominali się o ludzi, czy takich, którzy właśnie gdzieś tam się dogadali z pracodawcą? Ja bym powiedział tak, że w pewnym sensie im niżej, tym lepiej. To znaczy, bardzo dużo poznałem wartościowych ludzi w związkach, tych związkach często niedużych, tych związkach na dole, tych związkach, które nie mają jakiegoś zaczepienia centralnego, czy to w Solidarności, czy to w OPZZ, czy to Forum. To są pojedyncze bojowe związki, tak? No wszyscy pamiętają strajk w locie, czyli bardzo bojowe działania związku stewardes pilotów. Są różne awantury w City handlowym. Spotkałem się z tłumaczami przysięgłymi, którzy walczyli o swoje, w wymiarze sprawiedliwości. Pielęgniarki bardzo ostro się biło o swoje. Są grupy, które walczą, czy fizjoterapeuci teraz, tak? Natomiast generalnie to są pojedyncze związki. Natomiast niestety ci liderzy central ogólnokrajowych moim zdaniem robią bardzo dużo złej roboty, bo tak naprawdę no, w gruncie czy niewiele robią. Nawet nie koordynują tych działań poszczególnych związków. Że na przykład OPZZ w momencie, kiedy był strajk w locie, to centrala robiła bardzo niewiele, a co więcej podjęła pewne wrogie działania, na przykład wobec mnie, który był bardzo zaangażowany w ten strajk. Więc wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście potrzeba jakiejś odnowy związków zawodowych. To, co w Związkowej Alternatywie jest bardzo ważne i co chciałbym rzeczywiście respektować, to to, że jak związki do mnie należą, czy nawet ze mną współpracują, to, żeby na przykład wysyłały pisma Solidarności odnośnie człowieka czy ludzi, którzy mają problem, tak? Że jak nasz pocztowiec ma problem, to na przykład pojawiło się pismo związkowczyń z zakładów mięsnych w Płocku, Peklimar, że popierają Piotra Moniuszkę. I nawet tutaj, jeżeli naszym widzom to naprawdę pomaga, tu nie trzeba nawet brać udział w wielkiej demonstracji wszyscy z flagami, tylko nawet pismo wspieramy cię, tak? Rozumiemy cię, wiemy, że groźba zwolnienia dyscyplinarnego jest straszną rzeczą, tak naprawdę to jest jeden z większych stresów w życiu, jesteśmy z tobą i to już działa. Ja byłem na przykład zdumiony, że przy strajku nauczycieli było w gruncie rzeczy tak mało głosów wsparcia od innych związków, bo to naprawdę dużo daje, gdyby obok nauczycieli stanęli nawet górnicy, tak? W społeczeństwie jest to, że ci te grupy się są, od razu byłby inny oddźwięk społeczny. A dlaczego tak się stało, twoim zdaniem? Znaczy mi się wydaje, że to jest, tak jak powiedziałem, że niestety w Polsce ruch związkowy trochę cały czas gdzieś został w latach 80. Lata 80. miały swoje zalety, ale niestety miały też dużo wad. I ruch związkowy, który wtedy był w pewnym sensie zamknięty w zakładach pracy zarządzanych w dużej mierze przez partię. W wielkich zakładach pracy. I trochę niestety tak zostało. To znaczy rzeczywiście związki zawodowe dzisiaj, mówiłaś o tym uzwiązkowieniu bardzo niskim, tym 1,5 miliona. Zdecydowana większość z tego 1,5 miliona to są cały czas albo spółki Skarbu Państwa, albo spółki, które zostały jakoś sprywatyzowane, ale cały czas są tymi molochami. Naszą ambicją jako Związkowej Alternatywy, to jest moim zdaniem bardzo duże wyzwanie, to jest rzeczywiście dotrzeć między innymi do małych zakładów pracy, ale też na przykład do tych wielkich korpo, na przykład firm informatycznych, na przykład w Warszawie to jest tak zwany Mordor, gdzie uzwiązkowienie jest 0,0 i nawet w momencie, kiedy ludzie zarabiają nieźle, bo w Mordorze te zarobki często są zupełnie wysokie, ale na przykład jest mobbing bardzo obecny. Mobbing czy dyskryminacja, która dla tych tak zwanych tradycyjnych związków zawodowych, dla tych wielkich central związkowych nie był dotychczas ważny. Więc ja staram się przynajmniej rozmawiać
właśnie z ludźmi z tego Mordoru, bo tam są takie problemy, które 20 lat temu w Polsce właśnie nie istniały, czyli nie mówiło się o nich, inaczej one istniały, ale nie mówiło się o nich, czyli na przykład dyskryminacja, czyli na przykład mobbing, ale na przykład też bardzo ważna rzecz, różne nowe formy śmieciowego zatrudnienia, czyli na przykład wkracza tutaj jakaś spółka jordańska, to jest rzeczywiście realny przykład z tego Mordoru, czyli z tego centrum korporacyjnego w Warszawie, spółka jordańska, która zatrudnia śmieciowo jako spółka córka firmy, która działa na tym Mordorze i zatrudnia ludzi na wymuszonym samozatrudnieniu. I w momencie, kiedy przychodzi związkowiec taki, jak ja, i mówię, przepraszam bardzo, jak pan, pani jest zatrudniona? Ona mówi, ja jestem w spółce formalnie jordańskiej jakiejś tam. A ja mówię, jak to? Przecież pracujesz w bardzo konkretnej korporacji. Nie. Ale ta korporacja zatrudnia pracowników jako samozatrudnionych w spółce córce jordańskiej. I w tym momencie później mówimy, rozmawiamy, bo już podjąłem, są takie przykłady z inspekcją pracy. Inspekcja pracy mówi, co my tu możemy zrobić. To jest w ogóle spółka, która nie jest polska, której nie ma etatów, to jest samozatrudnienie. Bardzo ciężko nam to ruszyć. I to są rzeczywiście sprawy w pewnym sensie precedensowe. Wydaje mi się, że jednym z obowiązków związków zawodowych jest również wchodzić bardzo ostro w tego typu patologie. I warto w tym kontekście zwrócić uwagę, bo część ludzi wyraziła wręcz entuzjazm na lewicy, że władza chce tak bardzo podnosić płacę minimalną. Ja też bym chciał, żeby płaca minimalna szybko rosła, ale na przykład śledzę, że w ciągu ostatnich 2 lat i również widzę to w swojej działalności związkowej, rośnie szybko samozatrudnienie. Czyli pracodawcy uciekają od tych 2450, czy będzie 2600, czy ma być 3, czy 4 nawet, i wymuszają samozatrudnienie na pracownikach, a tam nie musi być żadne 3, 4, tam może być i 1500, tak, jeżeli pracownik jest samozatrudniony. A warto wspomnieć najnowsze dane GUS-u, jak tutaj jechałem do studia, to czytałem, płaca średnia, nie minimalna, średnia w sektorze mikroprzedsiębiorstw 3081 zł brutto, a większość zarabia znacznie poniżej. Wspomniałeś o tym, że najwięcej uzwiązkowionych pracowników w Polsce jest ciągle w tych miejscach, gdzie pozostały jakby duże zakłady pracy, czy to jest administracja publiczna, czy to jest oświata, czy to jest przemysł jeszcze ten, który w Polsce istnieje. Natomiast ja dopowiem, że na podstawie tych danych, które cytowałam na początku, właśnie najmniej uzwiązkowione branże to informatyka, usługi oraz kultura i rozrywka. Tylko że o tym słyszymy od lat. Ja już co najmniej od 10 lat gdzieś się stykam z takimi raportami, zestawieniami o tym, że właśnie trzeba tam wchodzić, związki muszą się tam dostać. I jakoś mijają lata, nic się nie zmienia. Znaczy tutaj znowuż dwie rzeczy. Z jednej strony wydaje mi się, że te największe centrale związkowe nadmiernie się nie interesowały tymi segmentami rynku pracy, po prostu nie wierząc, że tam się da coś ugrać, i uznali, że trochę się nie opłaca. Tam jest bardzo mało etatów, to są bardzo małe przedsiębiorstwa, więc krótko mówiąc, trzeba wykonać dużą robotę, żeby tam wejść. My będziemy próbować tą robotę wykonywać, natomiast rzeczywiście dotychczas związki trochę to lekceważyły. Natomiast druga sprawa jest w pewnym sensie poważniejsza, tak? Znowuż ustawowa. W niektórych krajach, począwszy od tej Szwecji, która tu ma chyba najbardziej rozwinięte prawo związkowe, jest wręcz obowiązek, że pracodawca, jak przyjmuje pracownika, daje mu deklarację związkową. To znaczy jest wręcz odgórnie sugestia pracownikowi, że on może należeć do związku, że może z ulicy wstąpić do związku. Natomiast w Polsce jest tak, i to zostało niestety w ustawie o związkach zawodowych, żeby założyć organizację związkową, to musi być 9 osób plus. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jest zakład 4-osobowy, 6-osobowy, jest kawiarnia czy restauracja, w których jest jeszcze dużo, jest gigantyczna rotacja pracowników, no to bardzo trudno znaleźć tam 10 czy 15 pracowników, którzy założą związek. Bardzo trudno. Można stworzyć organizację międzyzakładową, ale to wielu ludzi dla odmiany o tym nie wie. My taką kampanię będziemy robić. Ja mogę tutaj naszym słuchaczom i widzom powiedzieć, że zapraszam do Związkowej Alternatywy. Natomiast rzeczywiście z racji dużej rotacji, dużej liczby pracowników zatrudnionej w mikroprzedsiębiorstwach, to jest rzeczywiście trudne. I warto też wspomnieć, że rzeczywiście w tym segmencie, czyli gastronomia, handel drobny czy ochrona, to jest totalnie niestabilny segment rynku pracy. I tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście wściekły jestem, jak słyszę, że mamy rynek pracownika, czy mamy w większym stopniu niż 5 lat temu, nie mamy żadnego rynku pracownika, dlatego że około połowa pracowników, a nawet bym stwierdził, że 60% pracuje w różnych formach niestabilnego zatrudnienia. Czy to są umowy o dzieło, czy to są umowy zlecenia, czy to jest wymuszone samozatrudnienie, czy to są umowy na czas określony, czy to jest szara strefa, czy to są staże półdarmowe, czy niskopłatne.
To jest rzeczywiście bardzo duża część rynku pracy i tu nie można mówić o rynku pracownika. I rzeczywiście problemem dla związków zawodowych jest to, że polskie państwo przyzwala w gruncie rzeczy na to, że 50-60% rynku pracy to jest totalnie niestabilny, śmieciowy segment, gdzie pracodawca tak naprawdę rządzi. I wracając na chwilę do kampanii wyborczej, brakuje mi u partii konkretnych deklaracji, co zrobić, żeby na przykład artykuł 22 Kodeksu Pracy, o którym wspominałem, był respektowany, czyli miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, musi być etat, a wystarczy wyjść z tego studia, przejść się trochę, jesteśmy niedaleko Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, Nowego Światu, tam jest strasznie dużo różnego rodzaju małych przedsiębiorstw, strzelam, ale przypuszczam, że ponad 90% to są umowy śmieciowe, chociaż powinny być zgodnie z prawem etatu. Mówisz, że polskie państwo przyzwala na wyzysk, przyzwala na to niestabilne zatrudnienie, a Prawo i Sprawiedliwość bez przerwy zaprzekonuje, że właśnie dobro zwykłych ludzi jest jego głównym priorytetem w działaniu, że pomogło pracownikom, zlikwidowało tą patologię zatrudnienia na postawkach typu 5 zł za godzinę i jeszcze mniej poza Warszawą. Zlikwidowało również handel w niedzielę i pracownicy handlu są podobno bardzo zadowoleni. Znaczy ja bym powiedział tak, jak chodzi o minimalną płacę godzinową, moim zdaniem to było dobre rozwiązanie, tylko przypomnę, że nawet osobiście lobbowałem na rzecz minimalnej płacy godzinowej około 5 lat. Ustawa rzeczywiście została przegłosowana za rządów PiS-u, ale tutaj wiele osób o tym nie wie. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości odnośnie płacy minimalnej była o wiele, wiele gorsza niż ta, która obowiązuje. Ona wyłączała znaczną część umów zleceń, większość, i dopiero związki zawodowe, co ciekawe, akurat tu się dogadały z organizacjami pracodawców, żeby ta ustawa była lepsza. I to jest jedna z nielicznych ustaw, która akurat w Radzie Dialogu Społecznego była poprawiona. Sama propozycja PiS-u była znacznie, znacznie gorsza. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, co mnie martwi i zarazem tutaj PiS rozczarował moim zdaniem świat pracy. Rzeczywiście bardzo niewiele rozwiązań zostało przeforsowanych, korzystnych dla świata pracy odnośnie ograniczenia umów zleceń, odnośnie ograniczenia tego wymuszonego samozatrudnienia. Tak jak mówię, od 2 lat dosyć szybko rośnie samozatrudnienie w Polsce i szybko rośnie liczba osób, które zarabiają co najwyżej płacę minimalną. Szybko rośnie. Czyli nawet jeżeli władza podniesie płacę minimalną do 3 czy 4 tysięcy, to może się okazać, że na przykład w 2023 roku 50% czy 60% pracowników będzie zarabiać co najwyżej płacę minimalną, co biorąc pod uwagę coraz szybszy wzrost cen, nie musi być wcale dobrą zmianą, dlatego że władza nie proponuje rozwiązań takich jak układy zbiorowe właśnie, takich jak jakieś inwestycje w bezpieczeństwo też pracowników, z BHP też w Polsce leży. Nie ma nacisku na większą stabilność zatrudnienia, nie ma walki z darmowymi, półdarmowymi stażami. Te rzeczy, które wymieniam, tu nie ma dobrej zmiany. I ważna sprawa odnośnie tego handlu w niedzielę, tu jest też pewien spór na lewicy. Wydaje mi się, że ta ustawa pisowska odnośnie handlu w niedzielę niestety dużo złego zrobiła dla rynku pracy, dlatego że ona nie jest zakazem w niedzielę, wcale tylko jest zakazem w tych dużych hipermarketach, galeriach handlowych, gdzie oczywiście warunki pracy dobre nie były, ale były dużo lepsze niż w tych małych sklepikach, które ustawa pisowska miała wręcz wzmocnić i które są otwarte. Ja często chodzę po Warszawie i sam mieszkam na Mokotowie. Tam jest jeden sklep otwarty obok drugiego. I zapewniam, warunki pracy w tych sklepach otwartych w niedzielę są bardzo złe. Pracownicy często ci sami siedzą od 6 do, czy od 9 do 19, niekiedy i dłużej. I naprawdę stawki są bardzo niskie. Przepisy tam są często łamane i de facto nikt na to nie zwraca uwagi. Również kontrole Państwowej Inspekcji Pracy są bardzo rzadkie. W związku z tym mam wrażenie, że ta ustawa pisowska miała to być niedziela dla rodziny, a tak naprawdę okazało się, że ludzie pracują w niedzielę, tylko często na jeszcze gorszych warunkach niż wcześniej. Dlatego ja jako Związkowa Alternatywa i wcześniej również jako OPZZ taką kampanię prowadziłem. Uważam, że ważne byłoby, ważniejsze niż ten zakaz selektywny tylko dla jednej branży, ustawowo podnieść stawki za płacę w niedzielę. Myśmy proponowali i proponujemy 2,5 za każdą pracę w niedzielę, każdą, a przecież pamiętamy o tym, że tutaj pytałaś o właśnie restaurację, kawiarnię, o rozrywkę. Przecież to wszystko jest w niedzielę otwarte, a nawet niekiedy ma większe obroty, więcej klientów, więcej pracowników, większy wyzysk, niższe stawki. Więc jeżeli byśmy wprowadzili 2,5 za każdą pracę w niedzielę, to wydaje mi się, że to byłaby tak naprawdę dobra zmiana. A przypomnę, były badania dwóch bodaj różnych instytucji odnośnie tego, jak pracownicy handlu i pracownicy oceniają te regulacje, które mamy. I rzeczywiście, jeżeli mamy porównanie
zmianie tego, co było i tego, co jest, to 70% oceniało, że lepiej jest tak, jak jest, ale jeżeli była alternatywa, albo zakazujemy w części placówek, albo wprowadzamy 2,5 za pracę w niedzielę, to już wyraźna większość była za 2,5. Więc tu ja zostawiam do dyskusji, czy sklepy powinny być wszystkie otwarte, czy nie, ale jeżeli byśmy wprowadzili 2,5 dla całej gospodarki, to z całą pewnością kilkaset tysięcy pracowników i pracownic by zyskało i to byłaby dobra zmiana. Ostatnie pytanie. Będzie Lewica w Sejmie? To już raczej jest przesądzone, takie mamy sondaże. Co związkowiec Piotr Szumlewicz zaproponuje lewicowym posłom właśnie do wprowadzenia, do zaproponowania pod dyskusję w Sejmie jako dobrą zmianę dla świata pracy? Czy ja bym powiedział, że to partie powinny związkom proponować, a nie związki partiom. I tu mam pewien problem, dlatego że ja może też tutaj na łamach naszej audycji zaproponuję Lewicy, że naprawdę pomagajcie ludziom pracy. Są bardzo konkretne miejsca, gdzie można działać. Możecie się uwiarygodnić w ten sposób. Apelowałem już kilka dni temu do polityków startujących w wyborach, żeby na przykład wsparli działacza naszego Piotra Moniuszkę na poczcie, że jest fatalna sytuacja w portach lotniczych, że w wielu zakładach pracy dzieje się źle, że kuratorzy sądowi mają bardzo poważne kłopoty, że pracownicy socjalni strasznie mało zarabiają. Teraz są protesty fizjoterapeutów. Ja tam, szczerze powiedziawszy, za bardzo polityków również startujących w wyborach nie widzę i apeluję przede wszystkim do polityków lewicy, ale właśnie nie tylko lewicy, chociaż może przede wszystkim lewicy, żeby rzeczywiście pomagali w swojej codziennej pracy ludziom pracy, żeby rzeczywiście apel do lewicy, żebyście wchodzili w szczegółowe rozwiązania dotyczące rynku pracy i polityki społecznej, a nie po prostu obiecywali gruszki na wierzbie, typu nie, 1 000 000 mieszkań, 50 tysięcy lekarzy. No to są te życzenia. Natomiast my jako związkowcy i związkowczyni oczekujemy konkretnej pomocy, więc po pierwsze zaangażowanie w bieżących problemach, uwiarygodnijcie się wchodząc do zakładów pracy, ja wam chętnie powiem, jakie są problemy tych ludzi, którzy tam są i naprawdę zapraszamy was, a po drugie rzeczywiście zastanówcie się, w jaki sposób realnie i instytucjonalnie pomóc ludziom pracy. Mówiłem o układach zbiorowych, żeby stworzyć taką ustawę, która wymusi po prostu układy zbiorowe, albo żeby wprowadzić wysokie kary i 5 razy więcej kontroli, na przykład odnośnie tego artykułu 22, o którym tutaj kilka razy mówiłem, tak? Albo żeby ustawa o tym, żeby związkowcy byli właśnie inspektorami inspekcji pracy i mogli dawać mandaty i w ogóle, żeby inspekcja pracy mogła z automatu zamieniać śmieciówki na etaty, tu nawet można by jakąś koalicję stworzyć. Czy 2,5 za pracę w niedzielę możemy wspólnie pozbierać podpisy, niezależnie od tego, co sądzimy o handlu w niedzielę, że wszyscy ludzie, którzy pracują w niedzielę, a wielu pracuje i będzie pracować, żeby mieli te wyższe stawki, albo żeby, i tu jest chyba jakaś zgoda, żeby rzeczywiście w budżetówce były znaczące podwyżki, żeby, kolejna sprawa, przepisy dotyczące BHP, nie ma dzisiaj górnej granicy temperatury w zakładzie pracy, dopiero jak jest tragedia, to wtedy zaczyna się dyskusja. Więc generalnie rzecz biorąc, ja bym mógł bardzo długo wymienić, uprościć prawo strajkowe, żeby ludzie mogli strajkować, chronić związkowców, którzy są na etacie, czy mają ochronę związkową, żeby nie można było ich zwolnić, żeby dopiero sąd mógł decydować o tym, czy oni będą zwolnieni. Więc generalnie rzecz biorąc, ja bym mógł bardzo długo wymieniać te propozycje, natomiast chciałbym, żeby Lewica rzeczywiście zeszła do konkretu i rozmawiała z nami, żeby to był owocny dialog, a nie taki dialog, jaki jest w Radzie Dialogu Społecznego. Propozycji to naprawdę aż nadto, myślę. Mam nadzieję, że aktywiści, politycy lewicy również nas oglądali i teraz się zastanawiają, czym zająć się w pierwszej kolejności, a może komu pomóc w pierwszej kolejności, bo jak widać tych miejsc i problemów jest naprawdę mnóstwo i dla wszystkich wystarczy. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.